za chwilę rozpoczynamy świętowanie Dnia Niepodległości, święta naszej suwerenności, tu pod pomnikiem Romana Dmowskiego, tego, który w walnym stopniu przyczynił się do tego, że Polska odzyskała niepodległość, do tego, że Polska miała szansę stać się państwem suwerennym i narodowym. Życzę z tej okazji wszystkim naszym rodakom, tym, których dzisiaj spotkamy w Warszawie na Marszu Niepodległości, ale i tym, którzy świętują w całej naszej ojczyźnie, chatu ducha, bo idą ciężkie czasy, i przywiązania niezłomnego do Polski wielkiej, do Polski suwerennej, politycznie, kulturowo i gospodarczo. To są dzisiaj nasze wyzwania na ten czas, który nadchodzi. Bądźmy silni, bądźmy zwarci, bądźmy gotowi na to, żeby walczyć o polską niepodległość.